Dzień dobry, wieczór, Monika Laskowska, TV Reklama. Możemy się troszeczkę odsunąć, to nam ładniej obrazek złapie. Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy tuż przed galą, jesteśmy po ważeniu. Jest ze mną wspaniała Lil Masti. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, siemano wszystkim. Powiedz mi, co się działo podczas ważenia? Wiem, że były dymy. No były dymy, po to tutaj jestem, tak? Żeby były dymy. Ja nie lubię, jak jest spokój, ja nie lubię, jak, wiesz... Nuda. Tak, nuda i ja nie szukam tutaj przyjaciółki, ja tu szukam wroga, którego idę zniszczyć, tak? Rozkwasić mu twarz, żeby krew leciała i żeby płakała po walce i tak będzie z moją przeciwniczką. Ewa dała ci prezent, jaka była twoja reakcja? To było przewidywalne. Przecież każde jej zachowanie jest tak przewidywalne. Staliśmy z trenerem przed wejściem i tak, no na pewno przyniesie dildosa i przyniosła. No i co, gdyby go przyniosła, wiesz, w opakowaniu czyściutkiego, to ja bym go chętnie wzięła do swojej kolekcji, serio, ale wyjęła go, wiesz, nie wiem skąd ona go wyjęła, z dupy, brudnego, wiesz, no to w ogóle, że ja to dotknęłam. Dostała w twarz tym dildosem i tyle. A skąd przewidywaliście, że będzie akurat to właśnie dildo? No bo jak cały czas gada o seksmasterce i ona, wiesz, wygląda jak seksmasterka i pewnie ma też tam swoją kolekcję, bo jest hipokrytką i o tym nie mówi, tylko tak, jedzie po seksmasterce, a sama tak wygląda, no to było bardzo przewidywalne. Powiedz mi w takim razie, jak twoje samopoczucie przed walką? Jest spokój, jest pewność siebie, czy wszystko jest na swoim miejscu? Tak, jak widać. Petarda, no przygotowanie, wiesz, do tej walki mam na najwyższym poziomie, na każdej płaszczyźnie wszystko dopracowane. Wiesz, tyle ile mogłam zrobiłam, tyle ile mogłam się przygotować przez 2,5 roku do takiej walki. Znaczy, no nie wiedziałam 2,5 roku temu, że będę miała takie wyzwanie sportowe, ale tyle ile mogłam to zrobiłam, tyle ile mogłam zrobić przez te 2 miesiące to zrobiłam, więc idę się sprawdzić, idę po wygraną. Powiedz mi jeszcze, proszę cię, kto będzie cię wspierał jutro? Dużo osób. Wielu influencerów, wiele influencerek będzie również też na gali, dostali zaproszenie ode mnie. Oczywiście mój narzeczony, moje siostry, moja mama, mamy akurat nie będzie, ale będzie oglądała, mój brat, no wszyscy, cała rodzinka, wszyscy się jaramy. A kto stanie w narożniku? Trener Przemek Szyszka, trener Oskar Staszczak i trenerka Karolina, więc będę miała trzy zajebiste osoby w narożniku. Czy jeszcze będzie jutro trening, czy już po prostu jest totalny luz i odpoczynek przed walką? Tak, tak, robimy jeszcze rano rozruchowy trening, więc jaram się, no, żeby się jeszcze mocniej nastawić. Poukładane już wszystko jest sobie, poukładałaś tak jak trzeba, game plan jest zrobiony, przygotowany. Czy jeszcze może coś modyfikujesz przez cały czas? Nie, wszystko przygotowane, jestem gotowa na wszystko. A co będzie, zobaczymy. Ja idę po wygraną. I tego właśnie ci życzę, kochana, życzę ci wygranej. Widzimy się jutro i mam nadzieję, że zwycięska będzie to rozmowa i będę mogła ci życzyć, składać gratulacje. Tak będzie, dziękuję i koniecznie oglądajcie jutro galę, bo tego nie możecie przegapić. Oglądamy, kibicujemy, wspieramy, dziękujemy serdecznie.